Aus Epheser 6, Vers 1 bis 3. Z Efezjan 6 rozdział, 3 wiersze. Od 1 do 3. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Lass uns auch aus 2. Mose 20. Z 2. Mojżeszowej 20 dalej. Aus 2. Mose 20, Vers 12. Wiersz 12. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Und aus 2. Mose 21, von Vers 1 bis 6. I z 2. Mojżeszowej 21, od 1 do 6. A te są prawa, które im przedłożysz, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego. 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam, a jeżeli był żonaty i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci. I nie chce wyjść na wolność. Wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Wir haben aus dem Epheserbrief einen Vers gelesen. Czytaliśmy fragment z listu do Efezjan, der sich an die Kinder richtet. Który zwraca się do dzieci. Ihr Kinder. Wy, dzieci. Aber das Gute ist, dass alle, die älter sind, auch mal Kinder waren. Ale dobrą rzeczą jest, że wszyscy, którzy są trochę starsi, też byli dziećmi. Und eigentlich hören wir nie auf, Kinder zu sein. I właściwie w tego słowa znaczeniu nigdy nie ustaje ten stan, że jesteśmy dziećmi. Ein Wort für uns alle. A więc jest to słowo dla nas wszystkich. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim. Im Herrn. W Panu. Und dann wird das Gebot zitiert, was wir aus 2. Mose 20 gelesen haben. W dalszej kolejności zacytowaliśmy przykazanie, które jest zapisane w 20. rozdziale 2. Księgi Mojżeszowej. Und wir sehen, dass das Gebot, was zitiert wird, i widzimy, że to przykazanie, które zostało zacytowane, ein anderes Wort enthält als das, was die Aufforderung ist. Zawiera inne słowo niż to wezwanie tutaj. Kinder, wirkliche Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Prawdziwe dzieci winny być posłuszne swoim rodzicom. Und das ist, indem auch Eltern Gehorsam einfordern. To jest powód, dla którego rodzice z natury rzeczy domagają się posłuszeństwa. Gehorsam wird erst dann sichtbar, wenn er getestet wird. Posłuszeństwo, ono staje się widoczne wtedy, gdy jest testowane i przechodzi próbę. So tat der Herr das selbst auch bei uns bei dem ersten Menschenpaar. Tak Pan również uczynił w przypadku pierwszej pary ludzi na tej ziemi. Es gab ein ganz einfaches Gebot. Mianowicie było im dane proste jedno przykazanie. Das war kein moralisches Gebot. Nie było to jakieś trudne moralnie przykazanie. Sondern sie sollten einfach nicht von der Frucht des Baumes des Lebens essen. Po prostu mieli nie brać
Baum? Jest, der Erkenntnis des guten Bösen. Oni mieli, nie mieli spożywać z drzewa poznania dobrego i złego. Ein ganz einfaches Gebot. Proste przykazanie. Und das forderte, das zeigte ihren Gehorsam. To pokazywało ich posłuszeństwo. Miało pokazać posłuszeństwo. Wie schnell hat der Mensch versagt dort? Jakże szybko człowiek zawiódł w tej prostej sprawie. Aber so sollen wir als Eltern unsere Kinder dazu führen, gehorsam zu sein. I tak oto my rodzice powinniśmy nasze dzieci do tego prowadzić, by one były posłuszne. Aber der Apostel Paulus fügt dann dieses Zitat aus 2. Mose 20 hinzu. Ale apostoł Paweł, mówiąc na ten temat, dodaje to przykazanie, które pojawiło się właśnie w 2. Mojżeszowej 20. Er sagt, wir sollen die Eltern ehren. Mówi przy okazji, że mamy czcić naszych rodziców. Und das geht über den Zeitpunkt der Hochzeit zum Beispiel hinaus. I ta rzecz, to okazywanie czci, ono wychodzi poza punkt, w którym my opuszczamy dom i na przykład mamy małżeństwo z kimś. Wir lesen in Epheser 5, Vers 31. W 5 rozdziale Efezjan 31 czytamy: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych będzie dwoje jednym ciałem. Ein Mensch ist dann nicht mehr vollem Gehorsam den Eltern gegenüber verpflichtet. Od tego momentu, tego szczególnego momentu, człowiek już nie podlega pełnemu posłuszeństwu wobec swoich rodziców. Aber die Ehre geht weiter. Ale cześć wobec rodziców, ona cały czas jest wiążąca dla niego. Die Ehre geht sogar so weit. Ta cześć, którą winien oddawać rodzicom, ona idzie nawet tak daleko, dass wenn die Eltern, Vater und Mutter nicht mehr leben, wie die Eltern noch ehren. Że nawet jeśli ojciec i matka już nie żyją, oni dalej są utrzymywani w czci. Und das wird uns ganz wunderbar in 2. Mose 20 und 21 vorgestellt. Ta prawda jest nam we wspaniały sposób zaprezentowana w 20 i 21 rozdziale 2. Mojżeszowej. Und ich möchte uns das mal einmal vorstellen. Ja mam na sercu, aby to nam po prostu trochę unaocznić, przedstawić. Wir haben in 2. Mose 20 die 10 Gebote gelesen. W 20 rozdziale 2. Mojżeszowej mamy tutaj 10 przykazań, tak zwanych, które czytaliśmy. Und zwar hatte Gott diese 10 Gebote dem Mose auf dem Horeb gegeben. Na Horebie otrzymał Mojżesz te 10 przykazań. Bóg jemu to dał. Von 2. Mose 20, Vers 3 an bis Vers 17. I czytamy o tym od 3 wiersza tego rozdziału do 17. Die berühmten 10 Gebote. Tak, sławne 10 przykazań. Von Gottes Hand geschrieben in die Steine und zapisane Bożą ręką, wryte w kamienie, przekazane temu człowiekowi. Und Mose hat diese Gesetzestafeln beide bekommen. I Mojżesz otrzymał właśnie te tablice przykazań do swoich rąk. Zuerst 4 Gebote, die sich auf Gott beziehen. Najpierw 4 przykazania, które odnosiły się do samego Boga. Und so können wir diese 10 Gebote in 2 Gruppen einteilen. Z tego powodu możemy tych 10 przekazań podzielić na 2 grupy. Die ersten sind auf Gott gerichtet. Pierwsze z nich, one odnoszą się do Boga. Die ersten 4. Pierwsze 4. Und dann die letzten 6 sind zu dem Nächsten gerichtet. I następne 6, one są skierowane bardziej w stosunku do tak zwanych bliźnich. Es sind diese zwei Aspekte der Gesetzestafel, die Mose hier bekommt. To są właśnie te dwa aspekty, dwie strony tych tablic przymierza, jakie otrzymał wtedy, tablic przykazań, jakie otrzymał wtedy Mojżesz. Und Mose kriegt diese Tafel überreicht. Mojżesz otrzymuje te tablice. Und vorher hatte das Volk schon gesagt, wcześniej już powiedział ludowi, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ten lud powiedział, wszystko, co Pan mówił, my chcemy to wykonywać. Sie haben das dreimal sogar gesagt. Oni nawet trzykrotnie to akcentowali, wyrazili.
Dreimal sich verpflichtet, alles zu tun, was der Herr sagt. Trzykrotnie sami zobowiązali się do tego, że będą dokładnie wykonywać to, co Pan powie. Zuerst in 2. Mose 19, Vers 8. Najpierw 8 wiersz 2. Mojżeszowej 19. Und dann in Kapitel 24, Vers 3 und Vers 7, für die, die das mitschreiben. A dalej w 24. rozdziale 3. i 7. wiersz. Und wir wissen, als Mose dann herunterkam von dem Berg mit den Gesetzestafeln. Wiemy o tym, że gdy następnie Mojżesz stąpił z góry, mając te tablice przykazań ze sobą, da hatte das Volk schon das Gesetz übertreten. To już wtedy zastał lud w stanie wykraczania przeciwko przykazaniom. Sie hatten sich ein goldenes Kalb gemacht. Oni sobie uczynili złotego cielca. Was sie selbst sich ernähren. Cielca, któremu oddawali cześć. Wie schnell sehen wir, wie das Volk da herabkommt. Widzimy, jak szybko następuje upadek tego ludu. Sehen wir uns da selbst nicht auch drin? Czy nie dostrzegamy siebie samych w tym? Wir wollen irgendwas in Händen haben. My chcemy mieć coś namacalnego. Wir brauchen irgendwas zum Anfassen. Potrzebujemy coś, co da się po prostu uchwycić zmysłami, zmysłowo. Wir wollen irgendwas sehen. Chcemy coś widzieć. Aber für uns gilt es, ein geistliches Auge zu haben. Ale chodzi o to, że my mamy inną zasadę, mianowicie, aby posiadać duchowe, wewnętrzne oko. Ein Blick zu haben für die geistlichen Dinge. Mieć zdolność widzenia duchowych rzeczy. Und Gott in seiner Gnade Bóg w swojej łasce hat uns nach Kapitel 20 etliche Kapitel gegeben. Dał nam jeszcze po tym 20 rozdziale pewne inne rozdziały Słowa Bożego. Bis Kapitel 23. Aż do rozdziału 23 tej drugiej Księgi Mojżeszowej. Um uns dieses Gesetz interessant auszulegen. Aby nam w interesujący sposób wyłożyć to prawo. Damit wir verstehen, was Gott eigentlich meinte. Abyśmy mogli zrozumieć, o co właściwie Bogu chodziło, gdy je dawał. Und wir haben Kapitel 21 gelesen. I w 21 rozdziale czytaliśmy już. Und das ist die Erklärung von dem fünften Gebot. Jakie jest wyjaśnienie piątego przykazania? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Czci ojca swego i matkę swoją. Ein interessanter Zusammenhang. Naprawdę bardzo interesujący kontekst. Ich gehe da gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Za chwileczkę będę spróbował troszeczkę głębiej jeszcze w to wejść. Denn zunächst möchte ich noch den letzten Abschnitt von Kapitel 20 uns vorstellen. Ale najpierw chciałbym jeszcze ostatni fragment 20 rozdziału nam przybliżyć. Da erklärt Gott nämlich, wie genaht werden möchte. Dlatego, że Bóg tutaj wyjaśnia, jak On chce, aby się do Niego zbliżać. Also die Erklärung von der ersten Gesetzestafel. A więc w pewnym sensie jest to wyjaśnienie pierwszej tablicy przykazań. Wie sollen wir Gott nahen? Jak mamy przychodzić do Boga? Das galt natürlich für das Volk Israel damals in der Wüste. Naturalnie, że to dotyczyło bezpośrednio wtedy ludu izraelskiego, który znajdował się w pustyni. Aber wir dürfen das geistlich anwenden. Ale do nas też to się odnosi w sposób duchowy. Da heißt es in Vers 23, ihr sollt nichts neben mir machen. Tu jest napisane w 23 wierszu, nie ma, że nie mają nic mieć obok Niego. Wirklich gar nichts? Rzeczywiście nic? Götter aus Silber und Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota sobie nie czyńcie. Sondern einen Altar aus Erde sollst du mir machen und deine Opfer, Brandopfer und deine Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder darauf opfern. Lecz uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim swoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich i z bydła twego. Wir wissen, dass der Altar sogar noch größer ist als die Gabe, die dort auf dem Altar dargebracht wird, nach Matthäus 23. Wiemy, że z Mateusza 23 ołtarz sam jest większy w oczach Bożych niż nawet dar, który na ołtarzu jest ofiarowany. Und der Altar spricht von unserem Herrn Jesus Christus. Ołtarz tu w Bożym pojęciu mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie.
Und wir sollen da unsere Brandopfer und unsere Friedensopfer darbringen. I tu na tym ołtarzu mamy nasze ofiary całopalne, nasze całopalenia i nasze ofiary pojednania składać. Fällt uns auf, dass da ein paar Opfer fehlen? Czy zauważamy, że tutaj brakuje kilku ofiar? Wo ist das Speisopfer? Wo ist das Sündopfer? Wo ist das Schuldopfer? Gdzie na przykład tutaj jest ofiara z pokarmu? Gdzie tutaj jest ofiara za grzech? Gdzie tutaj jest ofiara za winę? Gott zeigt zuerst das, was er wirklich haben möchte. Bóg najpierw pokazuje w tych słowach, co on naprawdę chce mieć. Nämlich Brandopfer und Friedensopfer. Na mianowicie on chce mieć całopalenia i chce ofiary pojednania. Gottes Herz ging aus nach diesem Brandopfer in dem Herrn Jesus Christus. Serce Boże, ono zwracało się, skłaniało się bardzo ku tej ofierze całopalnej w Panu Jezusie Chrystusie. Und in dem Friedensopfer, wo das ganze reine Volk teilhaben sollte. I te tkniło za tą ofiarą pojednania, w której cały czysty lud mógł mieć z nim społeczność. Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Pragnął z tych, którzy będą mogli mieć społeczność z Ojcem i z Synem. Das ist die eigentliche Sehnsucht der Liebe Gottes. To jest właściwie tęsknota miłości Bożej. Und dann heißt es auch, dass an jedem Ort, wo ich meinen Namen werde gedenken lasse, werde ich zu dir kommen und dich segnen. I dalej Bóg dopowiada w tym wierszu tutaj, na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Gottes Willen ist Segen ausschütten. Boża wola jest z tym powiązana taka, by dać tym, którzy do Niego przychodzą, błogosławieństwo, by je obficie na nich przenosić. Er möchte seinen Reichtum uns weitergeben. On chce dać nam swoje bogactwo. Und das größte, den größten Reichtum, den er hat, ist mit ihm zusammen Gemeinschaft zu haben. I największe błogosławieństwo, jakie może człowieka spotkać, to jest mieć z nim, z Bogiem społeczność. Und zwar alles in ihm, in dem Geliebten. I to przez tego umiłowanego w nim to wszystko, czyli w Panu Jezusie. Vers 25 heißt es, und wenn du mir einen Altar aus Stein machst, sollst du ihn nicht aus behauenen Stein machen. A 25 wiersz mówi wyraźnie, a jeśli postawisz mi ołtarz z kamieni, nie stawiaj go z kamieni ociosanych. Wir sollen nichts verändern an dem, was Gott gegeben hat. To oznacza, my nie mamy naszej ręki przykładać do tego, aby cokolwiek zmieniać z tego, co dał Bóg. Denn hast du deinen Meißel darüber geschwungen, so hast du ihn entweiht. Bo gdy obrobisz je swoim dłutem, już go zbezcześcisz. Für uns heißt das heute, dla nas oznacza to dzisiaj, wenn wir Gott nahen sollen, nichts Menschliches dabei. Jeżeli my zbliżamy się do Boga, przychodzimy do Niego, to żadne ludzkie zasady, nic ludzkiego. Da braucht kein Instrument beim Gesang zu sein. Nie musi być żadnego instrumentu w czasie śpiewu. Da gibt's keine Vorschrift, was zuerst und was als zweites kommt. Nie ma żadnego przepisu, co najpierw, a co potem. Da braucht keine äußere Tracht angezogen zu werden. Nie musi być żadnego zewnętrznego przepychu. Da wird nicht irgendwas Äußeres in Gebäuden gemacht. Nie przyozdabia się specjalnie do tego budynku. Es ist ganz schlicht und einfach. To jest zewnętrznie bardzo skromne i proste. Wenn der Mensch sein Meißel an dem Altar, an den Steinen ansetzt. Jeżeli człowiek powie, ja to trochę obrobię, dann, i przykłada dłuto i zaczyna dłubać przy tych kamieniach. Dann steht da so, hast du ihn entweiht. To jest nawet napisane w drugiej osobie liczby pojedynczej. Ty go zbezcześcisz, jak to zrobisz. Und dann steht da, und du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. I dalej jest napisane, nie będziesz też wstępował do mojego jego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość twoja. Alles von unserem Fleisch hat bedeckt zu sein. To znaczy, krótko mówiąc, w Bożym pojęciu, wszystko, co miałoby z naszego ciała pochodzić, się okazywać, w przystępowaniu do Niego ma być zakryte. Nie chcę tego widzieć. Wir sollen verschwinden. My mamy naprawdę całkowicie się usunąć. Und er darf wunderbar groß werden. A On, Jego zasady mają być wspaniale
wzniosłe i widoczne. Das ist eigentlich die Bedeutung der ersten Gesetzestafel. To jest właściwe znaczenie pierwszej tablicy przykazań. Auch wenn du es immer wieder heißt, du sollst, du sollst, du sollst. Nawet jeżeli jest napisane, ty masz tak, tak, a tak postąpić. Dann ist es doch der Wunsch, Gott zu nahen. To jednak jest to życzeniem Bożym, mimo tego, żeby człowiek się do Niego zbliżał. Und jetzt lasst uns mal auf das Kapitel 21 eingehen. Teraz przejdźmy do 21 rozdziału. Da steht zu Anfang, und dies sind die Rechte, die du ihnen vorlegen sollst. I na początku jest napisane, a to są prawa, które im przedłożysz. Da sagen wir, das ist ja nur eine Einführung. Powiemy, no tak, to tylko takie słowo wprowadzenia. Die können wir rausstreichen. Właściwie można to skreślić, tłumaczenia będzie prościej. Ihr Lieben, wenn wir so anfangen, das Wort zu lesen, umiłowanie, jeżeli tak zaczniemy czytać Słowo Boże, dann dauert es nicht lange, dann haben wir nur noch zwei Deckel in der Hand. To nie będzie długo trwało, jak zostaną nam same okładki. Hier steht etwas ganz Wunderbares drin. Bo tu jest coś naprawdę wspaniałego zapisane w tych słowach. Diese Rechte, diese Gesetze, die jetzt folgen hier, na razie chodzi o to, że te prawa, które teraz są dalej przekazywane, die sollte Mose dem Volk hinlegen, vorlegen. Mojżesz miał przedłożyć ludowi. Mehr nicht. Nic więcej. Der stand dahinter nicht mit einer Peitsche. To znaczy, on nie stał za nimi z biczem w ręku. Er hat es nur hingelegt. On miał je tylko przedłożyć. Und es ist unsere Aufgabe bis heute. I to oznaczało, że jest to naszym zadaniem, aż po dzień dzisiejszy. Ganz schlicht diese Gesetze zu akzeptieren. Całkowicie, w całkowitej prostocie zaakceptować te prawa. Der Ausdruck ist sogar so schön hier in der Ursprache. To wyrażenie, jakie jest tu użyte w języku źródłowym, jest nawet idzie tak daleko, jest tak piękne. Das ist vor eines jeden Angesicht hingelegt werden sollte. Że przed oblicze każdego jednego ono ma być po prostu przedłożone. Wir sollen uns also nur auf das Wort konzentrieren. To znaczy, my mamy się tylko i wyłącznie skoncentrować na słowie. Kennen wir diese Zeiten? Znamy te czasy? Wo wir einfach das Wort Gottes auf uns wirken lassen? Gdy my na takiej prostocie pozwoliliśmy, by Słowo Boże działało na nasze serce i sumienia. Und mal jedes Wort durchkauen, was da steht. I gdy mogliśmy tak smakować, przeżuwać każde jedno słowo, które do nas przemawiało, do naszych serc. Um den Geschmack dieses Wortes zu erfassen. Aby naprawdę głęboko czuć się w smak tego, co czytamy. Ich zeige euch mal hier einige Linien auf in diesen nächsten Kapiteln. Chciałbym wam przedstawić kilka takich linii w następnych rozdziałach. Um zu sehen, wie das Wort Gottes strukturiert ist. Aby pokazać wam, czy może byśmy mogli to uchwycić, jak skonstruowane jest Słowo Boże, czy jak jest podzielone, w jakiej struktury. Wir haben jetzt in sechs Abschnitten die ganzen sechs Gebote einmal beschrieben aus Gottes Sicht. W sześciu fragmentach mamy opisane te przykazania Boże, jak one, co one znaczą w Bożym pojęciu. Und zunächst erst das fünfte Gebot, von Vers 1 an bis Vers 11. Najpierw piąte przykazanie, od pierwszego wiersza 21 rozdziału do 11. Dann ab Vers 12, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, soll gewiss getötet werden. Następnie od wiersza 12, gdzie jest napisane, kto uderzy człowieka tak, że on umrze. Das ist das sechste Gebot, du sollst nicht töten. To jest szóste przykazanie wyjaśniane. Und das geht bis... Nie zabijaj. I to jest wyjaśniane do wiersza... Das geht bis zum Ende des... Nee, das geht bis Vers 32. To aż do 32 wiersza. Dann kommt ein Übergangsstück. Następnie jest taki przejściowy fragment. Und ab Vers 2, Kapitel 22 wird das Gebot 8, nämlich du sollst nicht stehlen, berührt. Następnie od 22 wiersza jest tutaj omawiane przykazanie 8, nie kradnij. Und das geht von Kapitel 22, Vers 1 bis Vers 14. I od 22 rozdziału wiersz 1 do 14 jest to omawiane. Dann ab Kapitel 22, Vers 15, du sollst nicht Ehe brechen. Następnie
22, Vers 15. Wenn jemand bei, bei uns muss sie irgendwie anders aufgeteilt sein. Ja, das ist eine andere Feststellung. Das ist hier. Ja. Ein Vers versetzt. Następnie od 22 rozdziału, wiersz 16, jest mowa o przykazaniu nie tu za usz. Bis zum Ende des Kapitels ist das? Do końca tego rozdziału. Und dann Kapitel 23 von Vers 1 bis 9. Następnie 23 rozdział, od 1 do 9 wiersza mamy. Sollen wir kein falsches Zeugnis geben? Mamy nie mów fałszywego świadectwa. Gebot Nummer 9. To jest 9 przykazanie. Kapitel 23, Vers 10 bis Vers 19. 23 rozdziału, wiersz 10. Haben wir dann, du sollst nicht begehren, den Eigenwillen in Kontrolle haben. Nie masz pożądać, to znaczy chodzi o to, aby trzymać pod kontrolą własną wolę. Wir haben also in den nächsten Versen eine Erklärung von den einzelnen Geboten. A więc w następnych wierszach 21 i dalszych rozdziałów mamy wyjaśnienie poszczególnych przykazań. Und das Schöne ist, wir haben mit dem ersten angefangen. I piękną rzeczą jest, że zaczęliśmy tą pierwszym. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Właśnie odnoszącym się do piątego przykazania, czci ojca i matkę swoją. Und dann malt Gott ein Bild von einem hebräischen Knecht. I następnie, właśnie wyjaśniając to przykazanie, Bóg maluje przed naszymi oczami obraz hebrajskiego niewolnika. Und er malt dieses Bild so, dass nicht die Kinder die Ermahnung kriegen. I w taki sposób go, jakby można powiedzieć, ten obraz przedstawia, że nie dzieci są tutaj przedmiotem napomnienia. Sondern es wird das Bild eines Vaters beschrieben. Jest raczej opisany obraz ojca. Und zwar eines Vaters, der eine Frau bekommt und eine und Kinder hat. Ojca, który ożenił się kiedyś i teraz ma ze swojej żony dzieci. Und dabei noch Sklave ist. A sam jest niewolnikiem. Sehen wir die Schönheit von Gottes Wort hier? Czy widzimy to piękno Słowa Bożego w tym miejscu? Es soll erklärt werden, wie wir unseren Vater und unsere Mutter ehren sollen. Ma być tu wyjaśnione to, w jaki sposób mamy czcić naszego ojca i naszą matkę. Und es wird das Bild eines hebräischen Knechtes gemalt. A przed naszymi oczyma jest namalowany obraz hebrajskiego niewolnika. Und nicht einfach nur ein Bild? Nie, po prostu tak jakikolwiek obraz. Sondern den Gehorsam eines Knechtes. Lecz odniesiony do posłuszeństwa niewolnika. Und wir haben nicht umsonst heute Morgen diese Stelle gelesen. Zupełnie nie przypadkowo czytaliśmy dzisiaj ten fragment Słowa Bożego. Das ist eine Stelle, die ganz wunderbar die Erniedrigung unseres Herrn zeigt. Dlatego, że to jest fragment, który w bardzo piękny sposób przedstawia głębię uniżenia się naszego Pana Jezusa. Der aus Liebe getrieben in den który po prostu powodowany miłością nic innego nie mógł, jak tylko szedł na śmierć. Der sich selbst hingegeben hat. Który sam siebie oddał całkowicie. Das ist der Maßstab für das Ehren von Vater und Mutter. To jest prawdziwy przymiar, jakim powinniśmy mierzyć cześć wobec ojca i matki. Liegt da nicht eine gewaltig große Erklärung für uns drin? Czyż nie jest to wielkim i wspaniałym wyjaśnieniem przedstawionym przez Boga dla nas tego przekazania? Die einfachsten Aufgaben in unserem täglichen Leben. Że najprostsze te zadania, jakie mamy w naszym codziennym życiu. Und das ist zum Beispiel das Ehren von Vater und Mutter. Jednym z nich jest na przykład oddawanie czci ojcu i matce. Wird uns durch die Schrift vorgestellt, durch die Person unseres Herrn Jesus Christus. Że te najprostsze, można powiedzieć, rzeczy są nam przedstawione od razu na podstawie osoby Pana Jezusa. Deshalb ist es immer wieder schön, wenn wir die Person des Herrn Jesus vorstellen. Dlatego jest to tak bardzo dla nas ważne i piękne, abyśmy wciąż sięgali do tego przykładu Pana Jezusa. Das ist die Lehre des Christus. Bo to jest nauka Chrystusa. Wovon der zweite Johannesbrief schreibt. O której pisze drugi list Jana. Und je lebendiger und je reichhaltiger wir das vorstellen. I im bardziej w żywy sposób, im bardziej w taki wypełniony treścią sposób to przedstawiamy. Und je mehr wir, czy odbieramy. Und je mehr wir uns von dieser Person nähren. Im więcej się karmimy z tej osoby, wspaniałego, doskonałego Pana, umso ähnlicher werden wir dieser Person. Tym więcej sami zostajemy przeobrażani w Jego doskonałego.
doskonały obraz. Und das möchte unser Herr. I tego dokładnie chce nasz Pan od nas. Dass wir als seine Jünger ihm ähnlicher werden. Abyśmy my, jako jego uczniowie, stawali się do niego podobni. Vers 2, wenn du einen hebräischen Knecht kaufst. Drugi wiersz mówi, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego. Das ist ein interessanter Satz. To jest bardzo interesujące zdanie. Wer sollte da einen Knecht kaufen? Któż miałby kupować niewolnika? Dieses du bezieht sich auf einen der Israeliten. To ty odnosi się do jednego z Izraelitów, jeśli kupisz. Und ich möchte euch diesen Text ein bisschen wahr machen. Chciałbym wam troszeczkę rozgrzać serca do tego tekstu. Das wird sich gleich auf einmal ändern. Bo zaraz to się zmieni. Und zunächst wird dieser Israelit angesprochen, wenn du einen hebräischen Knecht kaufst. Zwraca się Bóg do tego Izraelity, jeżeli ty kupisz niewolnika. Er würde einen hebräischen Knecht kaufen. Hebrajskiego niewolnika kupisz. Das Wort hebräisch meint wohl Fremdling oder von jenseits des Euphrats. Der Ausdruck hebräisch. Słowo hebrajski to znaczy Fremdling oder jenseits vom Euphrat. Słowo hebrajski to znaczy obcy, w dosłownym tłumaczeniu to słowo, obcy lub z tamtej strony Eufratu pochodzący. Eigentlich kamen wir alle daher. Właściwie to wszyscy w to określenie się wpisujemy. Aber unser Herr war der wirkliche Knecht. Ale nasz Pan był prawdziwym niewolnikiem. Er war der hebräische Knecht. On był tym niewolnikiem hebrajskim. Er kam als Knecht auf diese Erde. On przyszedł jako niewolnik na tę ziemię. Die Schrift gibt uns ein ganzes Buch dafür. Całą księgę Słowo Boże nam poświęca tej sprawie. Das ist das Markus Evangelium. To jest Ewangelia Marka. Um uns ihn als den Knecht zu beschreiben. Aby pokazać i opisać nam go jako sługę, jako niewolnika. Der in völligem Gehorsam. Który naprawdę w doskonałym posłuszeństwie beständig gedient hat. Bez ustanku służył. Im Markus Evangelium finden wir ganz häufig den Ausdruck sobald, 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 sobald. W Ewangelii Marka wciąż na nowo znajdujemy takie wyrażenie potem, 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 pokazujące tą intensywną służbę Pana. Er war ständig im Dienst. On był nieustannie w służbie. Ja, und dieser Diener, wenn der gekauft würde, i ten takiego typu sługa, jak został nabyty, dann sollte er schlichtweg dienen. To po prostu miał służyć. Jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Teraz chciałbym zadać pytanie. Wo gibt es denn hebräischen Knecht danach in der Schrift? Gdzie następnie pojawia się ten hebrajski niewolnik w Piśmie? Kennen wir einen Namen, der wirklich ein hebräischer Knecht war, der verkauft wurde? Czy znamy takie imię człowieka, który był hebrajskim niewolnikiem i został sprzedany? Josef ist einer. Aber Josef ist vor diesem geschrieben. Ale Józef, ta cała jego historia przedtem, zanim to się pojawiło, miała miejsce. Aber lass uns mal diese Stellen lesen, die sind wunderschön. Ale przeczytajmy mimo wszystko te miejsca, one są bardzo piękne. Wir lesen das erste Mal in 1. Mose 39. Najpierw czytamy po raz pierwszy w 1. Mojżeszowej 39. Und wir wissen, dass gerade Josef ein wunderbares Bild von unserem Herrn Jesus ist. Wiemy, że naprawdę Józef jest wspaniałym obrazem przedstawiającym naszego Pana Jezusa. Der von seinem Vater so geliebt war. Który był tak umiłowany przez swego ojca. Dass er ihm dieses lange Ärmelkleid gemacht hatte. Że on uczynił mu tą szczególną szatę z długimi rękawami. Und dann wurde er zu seinen Brüdern gesandt. I że został posłany do swoich braci. Und die Brüder hassten Josef. Ale bracia go nienawidzili. Und warfen ihn in diese Grube. I wrzucili go do tej sterwy, czy do studni. Verkauften ihn nach Ägypten. I następnie sprzedali go do Egiptu. Und dieser eine Josef wurde dann gekauft von dem Potiphar. I ten właśnie Józef został kupiony później przez Potifara. Und in dem Hause Potiphars wurde er sofort erhöht. I gdy znalazł się w tym domu Potyfara, to natychmiast jego stanowisko zostało został wyniesiony na wyższe stanowisko. 1. Mose 39, Vers 2 sagt, und er war ein Mann, dem alles gelang.
39 rozdział 1 Mojżeszowej, drugi wiersz nam pokazuje, że on był mężem, któremu wszystko dobrze się wiodło. Und Vers 4, und Josef fand Gnade in seinen Augen, Potiphas Augen, und diente ihm, und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. 4. wiersz nam mówi nawet, zdobył jego życzliwość tego swojego pana i służył mu, powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje imię. Segen für das Haus Potiphas. Natychmiast przyniósł błogosławieństwo domowi Potiphara. Fließt da in Vers 5 heraus. Es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen, und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. 5. wiersz o tym mówi, jak to błogosławieństwo Boże zostało udzielone domowi Potifara od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia. Błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Ist das nicht ein Vorbild für uns? Czyż to nie jest dla nas przykład? 17 Jahre war er alt. Zaledwie miał 17 lat ten chłopak. Vielleicht ist hier einer mit 17 Jahren. Może tu jest ktoś, kto ma 17 lat w tym momencie. In fremdem Land. W obcym kraju. Und dann kam eine Versuchung an ihn heran. I w takim momencie przyszło na niego już tak potężne pokuszenie. Und er war, hatte diesen großen Gott vor Augen. I on, ten młody chłopak, miał wielkiego Boga swego przed oczyma. Ihn nicht zu verunreinigen. Miał na sercu, aby za żadną cenę nie skalać się przed nim. Vers 9 am Ende sagt, und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? 9. wiersz tam mówi, jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu, pyta ten Józef. Die Frau Potiphas bezeichnet dann in Vers 17 diesen Josef als der hebräische Knecht. I w odpowiedzi na to żona Potifara w 17 wierszu ona określa tego Józefa jako niewolnika hebrajskiego. Mamy to napisane. Przyszedł do mnie ten niewolnik, ten sługa u nas. Hebrajczyk. Das ist ein Bild von dem, was der Jesus war auf dieser Erde. To jest wyrazisty obraz tego, jakim był Pan Jezus na tej ziemi. Aber er wird sogar zweimal als hebräischer Knecht bezeichnet, der Josef. Ale Józef jest dwukrotnie nawet określony jako niewolnik hebrajski. Als dann der Mundschenk und der Oberste, der Bäcker, im Gefängnis waren. Gdy następnie podczaszy oraz piekarz, ten przełożony piekarzy, znaleźli się wraz z Józefem w więzieniu. Und später der Mundschenk freigelassen wurde. I następnie ten podczaszy został uwolniony z więzienia. Steht er in Kapitel 41, Vers 12 vor dem Pharao. Stoi on w 42 rozdziale przed Faraonem. Und gibt dann dem Josef das folgende Zeugnis. I daje takie oto świadectwo wobec Józefa. Und dort war bei uns ein hebräischer Jüngling, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Vers 41,12. 12. wiersz 42 rozdziału. Lecz on rzekł. 41 rozdział. 41 rozdział 12. A był tam z nami młody Hebrajczyk. Sługa, czy niewolnik. Welch ein wunderbares Bild. Gibt Gott uns. Także wspaniały obraz przedstawia nam Bóg. Dass ein hebräischer Knecht vorgebildet wird in Josef. Że właśnie hebrajski niewolnik jest nam wyraźnie ukazany w osobie Józefa. Und danach finden wir keinen Knecht mehr, der hebräischer Knecht genannt wird. Po tym nie znajdujemy już w Słowie Bożym, żeby ktoś był nazwany tak bezpośrednio hebrajskim niewolnikiem. Wir haben zwar die gleiche Gelegenheit nochmal in 5. Mose 15. Oczywiście, że jeszcze mamy przedstawione to w 5. Mojżeszowej 15, podobnie. Aber dass einer wirklich als hebräischer Knecht verkauft war. Ale że ktoś został sprzedany jako niewolnik hebrajski. Haben wir nur in der Erfüllung. To
mamy już później tylko i wyłącznie w całkowitym wypełnieniu pokazane. Nämlich in dem Herrn Jesus selbst. Mianowicie w samym Panu Jezusie. Erfüllt uns so die Schrift? Czy widzimy to, jak Słowo Boże po prostu jest cudowne, jak ono się wypełnia? Dass jede Seite aus dem Alten Testament Christus vorstellt. Że każda strona ze Starego Testamentu przedstawia Chrystusa. Und zwar auf so eine herrliche Weise, wie wir nur staunen können. I to w tak znakomity sposób, że możemy się nad tym jedynie zadziwiać. Er sollte 6 Jahre dienen. On miał 6 lat służyć. Er hätte im 7. frei ausgehen können. Ale w 7. roku miał wyjść wolno, bez żądania okupu za niego. Dieses freie Ausgehen, to wyjście na wolność, zupełnie swobodnie, ist hier das erste Mal, dass uns das Wort frei vorkommt in der Heiligen Schrift. To znowu mamy tutaj ciekawą rzecz, że słowo wolny, na wolność, czy wolno, pojawia się tutaj po raz pierwszy właśnie w tym miejscu w Słowie Bożym. Heute schreien viele nach Freiheit. Dzisiaj wielu, wielu ludzi woła o wolność. Schreist du auch nach Freiheit? Czy ty też krzyczysz o to, żeby dać ci wolność? Vielleicht suchst du diese Freiheit. Może jesteś osobą, która szuka tej wolności. Dann lass uns mal auf Johannes 8, Vers 36 lesen. To przeczytajmy do tego 8 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 36. Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei. To jest napisane, jeżeli więc Syn z dużej litery was uwolni, to będziecie prawdziwie wolni. Er konnte frei sein und konnte umsonst ausgehen. Ten niewolnik, o którym teraz mówimy, on mógł być wolnym i iść na wolność. Iść gdziekolwiek mu się podobało. Das wollte gar nichts passieren. Er konnte umsonst weggehen. Nic już nie mogło go zatrzymać. Miał za darmo, całkowicie, bez żadnych warunków. Iść sobie. Wir haben heute auch noch etwas, was umsonst ist. My dzisiaj też mamy coś, co jest za darmo, bez żadnych warunków. Das finden wir auf dem letzten Buch der Bibel. Znajdujemy to na ostatniej karcie Biblii. Da steht in Offenbarung, w ostatniej księdze, to jest napisane w objawieniu. Da steht in Offenbarung 22, vers 17. 22 rozdział objawienia, wiersz 17. Niech przyjdzie. Und wen dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo, za darmo, weźmie wodę żywota. Hast du dieses Wasser schon genommen? Czy wziąłeś już tą wodę życia? Za darmo? Dieses Wasser des Lebens? Tą wodę życia? Da kannst du nichts für bezahlen. Nic za nią nie możesz zapłacić. Das ist za darmo. Kostenlos. Bez płacenia. Aber du musst es nehmen. Ale jedną rzecz musisz zrobić. Wziąć ją po prostu. Du kriegst es heute noch angeboten. Ty jeszcze dzisiaj masz do czynienia z tą Bożą ofertą. Kostenlos dieses Wasser des Lebens. Wziąć ją za nic. Nie możesz nic uczynić. Zu glauben. Zu glauben an dem das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Wierząc w ofiarę Pana Jezusa. Und dann nimmst albo, du dieses, albo wierzyć w ofiarę Pana Jezusa. Dieses to wzięcie. Wasser des Lebens darfst du umsonst trinken. Możesz pić z tej wody życia za darmo. Er kommt. On przyjdzie. Wir haben die Hoffnung, dass der Herr wiederkommt. My mamy naprawdę tą nadzieję, że Pan przyjdzie. Und dann kommt Gericht. Po tym przyjdzie już tylko sąd. Und keiner hier wünscht, dass du vielleicht in diesem Gericht umkommen wirst. I żaden z nas sobie nie życzy tego, abyś ty może musiał wejść, czy weszła w te straszne sądy. Der Herr Jesus ist nicht umsonst ausgegangen. Pan Jezus nie wyszedł daremnie. Es heißt in Vers 3, wenn er allein gekommen ist, soll er allein ausgehen. To trzeci wiersz mówi nam o czymś szczególnym. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam. Wir haben hier eine Anmerkung bei uns im Text. W naszym tekście jest pewien przypis do tego. Dass das heißt, dass er nur mit seinem Körper, also unverheiratet gekommen ist. To znaczy, że on przyszedł tylko mając swoje ciało. Kompletnie nie był z nikim związany. Sam.
Und das erinnert uns daran, was Gott sagt in 1. Mose 2. I przypomina nam to trochę tą sytuację, która jest obrazowana w 1. Mojżeszowej 2. rozdział. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Że nie jest dobrą rzeczą, aby człowiek był sam. Tam jest słowo sam. Sehen wir dieses schöne Bild, was hier gemalt wird? Zauważamy znowu ten piękny obraz duchowy, jaki jest tutaj przez Boga malowany. Dieser Mensch, Jesus Christus. Ten mąż, ten człowiek, Jezus Chrystus. Der hätte allein ausgehen können. On mógł wprawdzie wyjść sam, bez żadnych warunków. Aber es war ein anderer Plan Gottes da. Ale inny był zupełnie Boży plan. Es sollte diese Eva dort gebildet werden. Bo miała być jeszcze ukształtowana w tej sytuacji ta druga część, Ewa. Aus seinem Tiefschlaf wurde der, aus, während des Tiefschlafs wurde aus der Seite des Adams die Eva gebildet. Z głębokiego snu Adama z boku jego zostało wyjęte coś, co było początkiem ukształtowania Ewy. Wir gehen zurück zu Vers 3 in 2. Mose 21. Da heißt es, Z powrotem wrócimy do 21. rozdziału, do 3. wiersza. Wenn er der Ehemann einer Frau war, soll seine Frau mit ihm ausgehen. A jeżeli był żonaty, to żona z nim odejdzie. Da wird also ein Mensch alleine oder Mensch mit Frau als Einheit gesehen. W tym wierszu człowiek jest przedstawiony jako sam lub jest przedstawiony jako z żoną, ale też jako człowiek, jako jedna całość. Należąca do siebie. Ein Grundsatz der Schrift. To jest pewna ważna zasada Słowa Bożego. Entweder ein Mann alleine oder ein Ehemann mit einer Frau als eine Einheit. Mianowicie, jeżeli nie miał żony, to jest sam widziany jako jedna całość. Ale jak miał żonę, to jest z żoną widziany jako jedna całość. Und jetzt möchte ich euch auf diese Veränderung hinweisen. I chciałbym teraz wam zwrócić uwagę na tą zmianę. Da steht auch einmal in Vers 4. Bo w 4. wierszu naraz pojawia się, wenn sein Herr ihm. Jeśli jego Pan dał mu. Da steht es nicht mehr, wenn du einen hebräischen Knecht kaufst. Nie jest powiedziane, jeżeli teraz ty sobie kupisz hebrajskiego niewolnika. Da steht hier plötzlich, wenn sein Herr. Lecz naraz zmienia się, można powiedzieć, ten podmiot i mowa jest, jeśli jego Pan. Dann nimmt die Schrift die Perspektive des Knechtes an. Słowo Boże tutaj teraz patrzy z perspektywy tego niewolnika. Pan mu coś dał. Wer ist das Subjekt? Wer ist der Gegenstand? Kto jest tym podmiotem tutaj? Das ist plötzlich der Knecht geworden. Ten niewolnik. Vorher war es dieser Israelit, der kaufen wollte. Wcześniej podmiotem był Izraelita, którego wolą było sobie kupić niewolnika. Und plötzlich wird es der Knecht. Ale teraz wszystko się zmienia i patrzy się z perspektywy niewolnika. On jest tym. So soll das bei uns auch passieren. Tak też i u nas ma być. Wir sollen alles in unserem Leben aus der Perspektive des Herrn betrachten. Wszystko w naszym życiu powinniśmy oglądać z perspektywy Pana. Und dann können wir vieles verstehen. Wtedy możemy sami wiele rozumieć. Auch wenn wir nicht alles erklären können. Nawet jeżeli nie potrafimy wszystkiego wytłumaczyć po ludzku. Viel Leid und viel Not können wir nicht erklären. Wiele cierpień, wiele trudności nie potrafimy wyjaśnić. Aber was hat unser Herr erduldet? Ale cóż wycierpiał i wytrzymał nasz Pan? Dann gibt er Kraft zum Tragen. On daje siły do tego, żeby znosić. Wenn dieser Herr ihm eine Frau gegeben, sie ihm Söhne und Töchter geboren hat, a więc jeżeli ten Pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów i córki, dann sollten sie dem Herrn gehören. Wtedy oni mieli należeć do Pana. Und er sollte allein ausgehen. Wtedy ma wyjść sam. Alleine ausgehen? Sam ma wyjść? Diesen Ausgang, den hat damals Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung besprochen. To wyjście, o tym rozmawiali Mojżesz i Eliasz z Panem na tej górze przemienienia. Als unser Herr dort war mit den beiden, mit Elia und Mose, gdy Pan Jezus był z nimi, z tymi dwoma, z Eliaszem i z Mojżeszem na tej górze, die in besonderer Weise einen Ausgang erlebt haben, którzy swoje wyjście w sposób szczególny przeżyli, Mose führte ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten heraus. Mojżesz na przykład
wyprowadził cały lud z niewoli z Egiptu. Und Elia ging in diesen Feuer hinaus in den Himmel. To było wyjście Mojżesza, a Eliasz przeżył wyjście z tych okoliczności ziemskich przez to, że te ogniste rumaki go zabrały po prostu do nieba. Und wenn sie drei dort auf diesem Berg der Verklärung sind, i gdy oni teraz we trzech byli na tej górze przemienienia, dann unterhalten sie sich über seinen Ausgang. To zaczęli rozmawiać o wyjściu, jakie ma Pan z tej całej sytuacji. Über den Ausgang, den in Jerusalem haben sollte. O tym wyjściu, jakie miało go spotkać w Jerozolimie. Dann ist der Ausgang eines Mose aus Ägypten und das Ausgehen des Elia in den Himmel Nebensache. Tam, wobec tego wyjścia, jakim miał wyjść Pan Jezus, zarówno wyjście Mojżesza, jak i wyjście Eliasza stały się sprawami pobocznymi. Es steht allein der Herr vor uns. Sam jeden Pan stoi przed naszymi oczyma wiary. Ich wünsche uns das allen. Ja nam wszystkim to bardzo życzę. Dass wir immer wieder nur unseren Herrn vor Augen haben. Abyśmy mogli mieć tylko wciąż na nowo naszego Pana przed oczyma. Und dann kommt dieser herrliche Vers 5. I za tym pojawia się ten piękny piąty wiersz. Wenn aber der Knecht etwas sagt. Jeżeli ten niewolnik oświadczy wyraźnie. Da können wir jedes Wort genießen. W tym oświadczeniu tego niewolnika każde słowo po prostu możemy kosztować jako coś niezwykle wspaniałego. Wenn dieser Knecht tatsächlich sagt. Jeżeli naprawdę ten niewolnik ze swojego serca powie tak. Und er hat es gesagt. On naprawdę tak powiedział. Unser Herr hat es gesagt. Ich Pan tak powiedział, dokładnie. Er sagt hier, ich liebe meinen Herrn. Miłuję mojego Pana. Sind wir ergriffen von so einer Liebe? Czyż nie porusza nas, wzrusza nas w sercu tak potężna miłość niewolnika, który mógł wyjść na wolność i mówi, nie, mojego Pana miłuję. Eine Liebe zu meinem Herrn. Miłość do mojego Pana. Wieder die Perspektive des Knechtes. Znowu, z perspektywy niewolnika mówi. Es ist interessant, dass hier in dem ganzen zweiten Buch Mose jest interesującą rzeczą, że w całej drugiej księdze Mojżeszowej nur zweimal der Ausdruck Liebe vorkommt. Tylko dwukrotnie pojawia się wyrażenie miłości. Wir kennen das vielleicht aus dem ersten Buch Mose. Może znamy to z pierwszej księgi Mojżeszowej. 1. Mose 22, die Liebe des Vaters zum Sohn. Na przykład 22 rozdział pierwszej Mojżeszowej jest miłość ojca do syna. 1. Mose 24, die Liebe eines Mannes zu seiner Braut, zu seiner Frau. Albo 1. Mojżeszowa 24, gdzie jest przedstawiona miłość z męża do swojej żony, do swojej oblubienicy. Und hier haben wir 2. Mose 21, ich liebe meinen Herrn. A tu w 21. rozdziale 2. Mojżeszowej niewolnik. Meine Frau. Miłuję, czy kocham mojego Pana. Und meine Kinder. Moją żonę i moje dzieci. Diese Liebe des Herrn Jesus, die ausgeht zu seiner Frau. To jest ta miłość Pana Jezusa, która zwraca się ku jego małżonce. Und zu seinen Kindern. Do jego dzieci. Aber zuerst zu dem Herrn. Ale najpierw do jego Pana. Der Herr ist hier das Bild von Gott. Ten Pan z perspektywy niewolnika to jest obraz Boga, któremu Pan Jezus służył. Meine Frau ist die Versammlung. Moja żona, o której on mówił, to jest zgromadzenie, które on widział. Und meine Kinder, was ist das? A moje dzieci, co to jest? Das ist jeder einzelne. To jest każdy jeden, który tutaj należy do tego. Ist das nicht eine Herrlichkeit, die uns hier so vorgestellt wird? To nie jest cudowny obraz, który przedstawia nam miłość Pana do nas? Und ich möchte nicht euch verheimlichen, wo das erste Mal, oder wo das zweite Mal Liebe auch noch in 2. Mose vorkommt. I nie chciałbym tego przemilczeć, gdzie drugi raz pojawia się miłość w drugiej księdze Mojżeszowej. Das ist in Kapitel 20, Vers 6. To jest w 20. rozdziale tej księgi, wiersz 6. Dass Gott Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia, tym, którzy mnie miłują, ale to było tym, którzy mnie kochają. Das ist wahre Liebe. To jest prawdziwa miłość. Liebe nach den Geboten Gottes. Miłość według Bożych przykazań. Liebe das zu tun, was Gott uns vorstellt. Miłość, aby czynić to, co Bóg nam przedstawia. Haben wir so eine Liebe zu den Worten Gottes? Czy mamy taką miłość do Słowa Bożego? Dann dürfen wir beantworten die Liebe, die der Herr zu uns hat. To możemy, jeżeli mamy, to możemy dać właściwą odpowiedź na miłość, którą Pan Jezus ma wobec nas. Da wird die Zeit nie für ausreichen.
to nigdy czas nie wystarczy na to, aby się tym ciągle zajmować. Dann werden wir vieles hinter uns lassen. To wiele rzeczy zostawimy. Dann wirklich Freude, haben wir wirklich Freude daran, das Wort Gottes zu untersuchen. To będziemy mieć prawdziwą radość w tym, by badać to słowo. Wie wir das hier gelesen haben. Tak, jak to tutaj czytaliśmy. Ich will nicht frei ausgehen. Nie chcę iść na wolność. Der Herr wusste genau, er musste in den Tod gehen. Pan Jezus wiedział, co to dla niego znaczy. On musiał iść na śmierć. Er sollte in den Tod hinein. On miał wejść w śmierć. Dieses Bild war vor Grundlegung der Welt bekannt. To ten obraz, czy to postanowienie było już u Boga znane jeszcze przed założeniem tego świata. Welch eine Liebe hat unser Herr. Jakżeż potężną miłość miał nasz Pan. So soll sein Herr ihn vor die Richter bringen. Co się wtedy stanie? Wtedy Pan zaprowadzi go przed bei uns vor Gott. Ja, das ist richtig. Die Anmerkung sagt vor Gott oder Götter. Ja. Przed Boga albo przed sędziego. Man kann das auch mit Richter übersetzen. Można też przetłumaczyć tak, jako sędziego. Aber die Übersetzung Gott ist auch sehr schön. Ale tłumaczenie przed Boga też jest bardzo piękne. Wo stand der Herr Jesus, als er am Kreuz war? Gdzie stał, w jakim miejscu duchowo stał Pan Jezus, gdy wisiał na krzyżu? Er rief aus, mein Gott, mein Gott. To on wołał na tym krzyżu, mój Boże, mój Boże. Er wird dort hingestellt. W tym miejscu zostanie postawiony. Und er soll ihn an die Tür oder an den Pfosten stellen. I wtedy on, Bóg, postawi go u drzwi albo u odrzwi. Wo sind wir hier im zweiten Buch Mose? Gdzie my jesteśmy właściwie tutaj w tej drugiej księdze Mojżeszowej? Hatte das Volk Israel da Häuser? Czy wtedy miał domy lud izraelski? Wenn ich das richtig lese, haben die da Zelte. Jeśli dobrze kojarzę, to oni wtedy mieszkali w namiotach. Welch ein Blick hat hier Mose bekommen, um das zu beschreiben? Jakżeż ciekawe spojrzenie miał Mojżesz, aby to opisać. Dass er sich, dass unser Herr sich an den Tür oder an den Pfosten stellen sollte. Że Pan miał go postawić u drzwi albo u drzwi. Wie an dieses Kreuz zu stellen. Tak, jak przy tym krzyżu. Und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Fliesen stoßen. Wtedy ten jego Pan ma mu przekuć jego ucho szybem. Wir lesen im Alten Testament drei besondere Ereignisse vom Ohr. W Starym Testamencie czytamy trzy szczególne miejsca, które mówią o uchu. Vielleicht gehen wir die einmal durch. Może przejrzymy je tylko. Die erste Stelle lesen im Psalm 40. Pierwsze miejsce w Psalmie 40. Und zwar in der Mitte von einem Satz, wo das eigentlich gar nicht hingehört. I to właściwie w środku zdania, do którego praktycznie to nie należy. Mir hätte man das in meiner Klassenarbeit durchgestrichen, der Lehrer. W moim, gdyby to było moje wypracowanie, ten psalm, to mój nauczyciel by mi to skreślił to słowo tutaj. Aber wenn Gott das schreibt, dann hat es eine besondere Bedeutung. Ale jeżeli Bóg tak pisze, że coś wtrąca w miejsce, w którym to się do niczego nie pasuje, to znaczy, że słusznie to uczymy. Psalm 40, vers 7. 40 psalm, wiersz 7. An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale przygotowałeś mi otwarte uszy. Ohren wurden bereitet. Uszy zostały przysposobione. Und wir haben die Zitat, das Zitat aus dem Alten Testament in Hebräer 10. I ten cytat ze Starego Testamentu mamy w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków. Und da wird es auf einmal mit einem anderen Wort übersetzt. I naraz tam jest to tłumaczone innym słowem. Da wird aus dem Ohr ein Leib. Z ucha staje się ciało. Und so erklärt die Schrift sich selbst. W ten sposób Słowo Boże samo siebie tłumaczy. Also Ohren hast du mir bereitet, ist das, dass der Herr Jesus Mensch wurde. Chodzi o to tutaj, że to przysposobiłeś mi otwarte uszy, ostatecznie oznacza stanie się człowiekiem przez Pana Jezusa. Und die zweite Stelle ist in Jesaja 50. Drugie miejsce w
Izajasza 50. Dass aus diesem Ohr, was der Herr hatte, że z tego ucha, które posiadał Pan, dass er es sich jeden Tag öffnen ließ. On jest napisane, pozwalał, by każdego dnia to jego ucho było otwierane. Er weckt jeden Morgen, Jesaja 50, Vers 4 in der Mitte, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Ein Ohr zum Gehorchen. To było ucho ku posłuszeństwu. Ist das nicht eine Lehre für uns alle als Kinder? Czy to nie jest szczególna nauka dla nas wszystkich jako dzieci? Wissen wir noch, wie wir angefangen haben? Czy zauważamy, jak zaczęliśmy dzisiejszą godzinę? Das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Zaczęliśmy przykazaniem, by czcić ojca i matkę. Dass Kinder gehorchen sollen ihren Eltern. Że dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom. Und hier wird uns dieses wunderbare Bild gemalt. Tutaj jest nam odmalowany ten wspaniały obraz. Dieses Ohr, was immer wieder geöffnet wurde, jeden Tag, um zu gehorchen. To ucho, które każdego dnia było otwierane, aby być posłusznym. Dieses Ohr soll durchstochen werden. To ucho miało być przebite. Im Englischen heißt das gepierced werden. W Anglii, was heißt das? Piercing. Einige kennen den Ausdruck von den Jugendlichen vielleicht. Durchbohrt werden, ja? Durchstochen werden. Ja. Das ist ein Zeichen von dem, was der Herr erlebt hat am Kreuz. To jest to przebicie takie ostre. To jest oznaka tego, co Pan Jezus doświadczył na krzyżu. Als seine Hände und seine Füße durchbohrt wurden. Gdy jego ręce i nogi zostały przebite. Um dort an dem Holze zu hängen und zu leiden. Aby tam przybitym do tego krzyża cierpieć i oddać życie. Was sind das für Wundenmale, die da entstanden? Co to za rany, które tam powstały? Die Juden werden das einmal erkennen, wenn sie ihn sehen, któregoś wie sie dnia, któregoś dnia Żydzi rozpoznają te rany, które zadali temu, którego przebodli. Noch liegt da eine große Decke auf ihrem Angesicht. Na razie jeszcze gruba zasłona zakrywa ich twarz, oni nie widzą. Wir dürfen ihn schon sehen. Ale my możemy już teraz go oglądać. Und unser Herr, der wird hier, wie es hier beschrieben wird, er soll ihm dienen auf ewig. Ten Pan, który stał się tym niewolnikiem, ma teraz służyć na zawsze, ma zostać niewolnikiem na zawsze. Sollen wir das auch noch heute tun? Czy mamy i my tak postąpić dzisiaj? Das ist, was uns Johannes 13 lehrt. To jest to, czego uczy nas Ewangelia Jana 13 rozdział. Wir sollen einander die Füße waschen. Że mamy drugim umywać nogi. Das ist der niedrigste Dienst, den wir zu tun haben. To jest ta najniższa służba, jaką mamy do wykonania wobec siebie nawzajem. Voreinander auf die Knie zu gehen und die Füße zu waschen. Aby na kolana jeden przed drugim, żebyśmy mogli się uniżyć i umyć sobie nogi. Unser Herr hat uns dieses Beispiel hinterlassen. Pan Jezus zostawił nam ten przykład. Und hatte so damals an diesem letzten Abend wtedy, tego ostatniego wieczoru, die sich mit einem leinenen Tuch umgürtet, on się tym prześcieradłem, jak jest napisane, lnianym przepasał, und er fing an, die Füße der Jünger zu waschen. I rozpoczął to umywanie stóp uczniów. Und in Johannes 13, Vers 15 sagt der Herr zu den Jüngern, w 15 wierszu tego 13 rozdziału Ewangelii Jana mówi Pan do uczniów, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. 16 wiersz mówi, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad swego Pana. So dürfen wir auch dienen einander. W ten sposób i my możemy jeden drugiemu służyć. Welch ein gewaltig großes Vorbild ist uns dieser Abschnitt. Jakżeż potężnym wzorcem jest dla nas ten fragment Słowa Bożego. Zur Erklärung, wie wir unseren Eltern gehorchen sollen. Do wyjaśnienia tego, jak mamy być
posłuszni naszym rodzicom. Da wird uns unser Herr vorgestellt, wie gehorsam er war. Jest nam przedstawiony nasz Pan, jak on był posłuszny. Wenn da unsere Herzen nicht warm werden, dann ist irgendwie nichts brennend in uns. Jeżeli od tego nie rozgrzewają się nasze serca, to znaczy, że gdzieś wewnątrz brakuje nam paliwa. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Jeszcze jeden krok dalej chciałbym. Der Herr wird in Ewigkeit. Pan będzie służyć wieczności. Das lesen wir in Lukas 12, Vers 37. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 9, wiersz 34. Da heißt es in der Mitte, wahrlich, ich sage euch. Tam Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam. Er wird sich umgürten und sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Lukas 12, Vers 37. Przepraszam, 12. Łukasz 12, wiersz 37. 12, 37. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Unser Herr als ewiger Diener. Nasz Pan jako ten sługa czy niewolnik na zawsze. Wiecznie. Wie reich ist nicht das Wort Gottes? Jakżeż bogate jest Słowo Boże w swojej wypowiedzi. Aber wie viel größer ist unser Herr selbst? Ale o ileż większy jest nasz sam Pan. Gepriesen sei sein großer Name. Niech Jego imię będzie wysławione. Herzlichen Dank.